Witam panowie serdecznie w samochodzie Citroen Jumper, ewentualnie Fiat Ducato, Peugeot Boxer od roku 2006. Pokażę, jak odkręcić kierownicę, ewentualnie zdjąć poduszkę powietrzną, ewentualnie wymienić taśmę kierownicy, która doprowadza energię do właśnie tejże poduszki powietrznej. Elementarzem przed tą konkretnie robotą jest zdemontowanie klemy akumulatora. Musicie pozbyć się napięcia, które jest podawane na samochód. To jest po to, żeby później po tej całej pracy nie było na tablicy, na desce, na liczniku kontrolki, nie paliła się kontrolka poduszki powietrznej. Jeżeli tego nie zrobicie, nie rozłączycie akumulatora, to ta kontrolka będzie działała i będziecie musieli jechać do jakiegoś serwisu, który wam to wykasuje. Nic się takiego konkretnego nie stanie, ale później będzie niezbędne wydawanie kosztów. Wszystko się dzieje bezkosztowo, dojdziecie do tego bez żadnych kosztów i poradzicie sobie bez tego, żeby ta kontrolka się paliła. Teraz tak, poduszkę powietrzną, ona jest mocowana, tak jak widzicie, w trzech miejscach. Tu są takie ząbki, ja tu mam drugą kierownicę, jest ząbek w dół normalnie wygięty. Tu jest jeden, tu jak widzicie jest drugi taki ząbek i trzeci ząbek. I za te ząbki, tutaj jest poduszka powietrzna, widzicie ten pręt? Jeden, tu jest pręt drugi i tu jest pręt trzeci. Zachodzą, zakleszczają się te trzy pręty. One się po prostu zakleszczają. Najlepszą metodą, absolutnie najlepszą i ja nie znam lepszej chyba, na pewno najlepszą, to jest pozbycie się tego naprężenia tej poduszki, czyli demontaż tej poduszki poprzez śrubokręt. Taki mniej więcej, uważam, że on powinien mieć 5 mm szerokości, tenże śrubokręt. Dlaczego? Dlatego, że jak wprowadzamy ten śrubokręt w te tutaj otwory demontażowe, tak jak widzicie, pod kierownicą, w tych trzech miejscach, gdzie są te haki, są otwory. Może ja pokażę to na tej kierownicy. Proszę bardzo. Tutaj mamy tenże otwór, tutaj proszę, wkładamy. Oczywiście to wszystko się dzieje na aucie, tak? Ja tu mam dwie kierownice, ale wy to robicie na samochodzie, tak ją przekręcacie, żeby sobie udostępnić tutaj możliwość, najlepiej dać ten otwór, ja uważam, że na dół samochodu. I teraz zobaczcie tutaj, ja tu wam pokażę, powinniście widzieć tutaj ten śrubokręt wprowadzony. Jak wy go wprowadzicie do samego końca tego haka, całkowicie prosto, w linii prostej od tego otworu, to dojdziecie do tego jakby pręta. Jak będzie ten śrubokręt opierał się o ściankę, przekręcicie go w obojętnie którą stronę, czy w formie odkręcania, czy w formie przykręcania, to ten pręt wam wyskoczy z tego haka. Wyskoczy wam z tego haka. Takie podważanie czymkolwiek i tu robię podważanie i robienie takiej dźwigni, żeby to jest bez sensu, dlatego że tu jest troszeczkę mało miejsca na tego typu historię. Ja uważam, że przekręcenie dużo lepiej wychodzi tym śrubokrętem i lepiej to się spisuje. Po prostu przekręcamy i ten hak wam wyskoczy, zapewniam was. I tak robimy w trzech tych zapadkach, tak? Trzy razy przekręcamy śrubokręt, wkładając to idealnie prosto. Zobaczcie, idealnie prosto, jak położycie to, ten śrubokręt, jak włożycie naprzeciwko, to natraficie na 100% na ten hak. Przekręcając to, pozbywacie się tej zapadki tego pręta, który wam odciąga tą poduszkę. Później przy poduszce już są gniazdka, które jakby zasilają tą poduszkę w razie W. I teraz tak. Te gniazdka są tutaj, one są oznaczone konkretnymi kolorami. Tu są dwa, tutaj jest jedno, bo jedno musi być do klaksonu. I te gniazdka demontujemy poprzez naciśnięcie ich na boku. Tutaj widzicie po prawej i po lewej stronie. Zaczekajcie, bo wciąż mam tylko i wyłącznie dwie ręce, ale jak tak wezmę, momencik, staram się. To co wam pokazuję. Tu z boku jest jeden, ten motylek tu i z drugiej strony analogicznie jest drugi. Musicie to nacisnąć z dwóch stron i wypiąć. W ten sposób wypina się te konkretnie kostki, tak? Obydwie, jedna i druga. Tą kostkę od klaksonu inaczej demontujecie. Ona ma z góry jeden przycisk, będziecie widzieli, że naciskacie z góry i wysuwacie. Bardzo prosta sprawa. Żeby pozbyć się kierownicy, no bo różne są przypadki, różne naprawy, to macie tutaj na środku taki kapturek gumowy, który oczywiście ściągacie. Później używacie klucza nasadowego 24, najlepiej na grzechotce, tak? Na pręcie grzechotki. Kluczyk wyciągacie z kierownicy i blokujecie tą kierownicę. Po to blokujecie, żeby jakby ona była zablokowana podczas odkręcania, żebyście nie musieli jej trzymać, asekurować jakimiś takimi głupimi ruchami. I teraz tak, nie obawiajcie się w ogóle, nic nie zaznaczajcie, jak ma być zaznaczona kierownica. Nie zaznaczajcie. Tak jak ją zablokujecie na zapadce, zostawcie to, dlatego że kierownica w tym samochodzie, to jest bardzo dobra akurat konstrukcja, uważam, ma tak specyficznie wycięty ten wieloklin, ten, który tam jest w głębi kierownicy, że on daje się założyć tylko i wyłącznie w jednej pozycji, czyli to jest dobre, dlatego
dlatego że nie musicie robić jakiegoś zaznaczania mazakiem, gdzie ona była, żeby później tak samo ją założyć. Po prostu jak ściągniecie i tak, tak samo ją założycie. Czy ona będzie ściągana w tej pozycji, czy ona będzie ściągana w tej pozycji i tak później założycie tą kierownicę w tej samej pozycji. Jeżeli chodzi o demontaż później już tej taśmy pod kierownicą, ja akurat nie mam jej zdemontowanej teraz, to musicie pozbyć się tej osłony kierownicy, bo ona jest jakby zintegrowana tam pod spodem. Teraz no nie jestem w stanie Wam pokazać demontażu tejże taśmy, ale na przykład, ja Wam tylko powiem teoretycznie, jakbyście chcieli zakładać tą taśmę z powrotem, jak spowodować, żeby ta taśma była założona prawidłowo. To też jest bardzo, bardzo ważna czynność, dlatego że ona, no wiadomo, że ma określoną ilość ruchów w prawo, jak i w lewą stronę kierownicy. Tak, ona ma ograniczony ruch. To nie jest taśma, która obraca się w nieskończoność w prawo i w nieskończoność w lewo. Ona tam w środku jest dosłownie taśma, która się niczym sprężyna rozwija i zacieśnia. Ma ona jakiś zapas tych obrotów większy aniżeli obrót naszej kierownicy, ale i tak jest to na tyle zapas, że nie możemy tym kręcić w nieskończoność. I teraz przy montażu, jak ja bym zrobił, ja Wam powiem. Nastawiłbym kierownicę do jazdy na wprost, tak żeby koła były do jazdy na wprost. Taśmie. Musicie, tam jest na pewno na 100%, ja teraz Wam nie jestem w stanie, mówię, pokazać, ale musicie tam poimprowizować. W taśmie jest na pewno blokada, która powoduje, że możecie obracać tą taśmą. Jeżeli zwolnicie tą blokadę, ja mówię o takiej taśmie przykładowo kupionej, że wcześniej świeciła Wam się kontrolka airbagu, taśma była gdzieś tam z jakichś przyczyn przerwana, ze starości, musicie ją wymienić, kupiliście ją używaną, no bo raczej nie podejrzewam, żeby ktoś kupował nową i wkładacie taśmę. Wiadomo, że sprzedawca Wam tą taśmę przysyła, Wy nie wiecie, w jakiej ona jest pozycji. Nie wolno jej zakładać bezpośrednio do samochodu. Jest to absolutnie niedopuszczalne. I teraz tak, jak spowodujecie, że ta taśma już Wam zaczyna się, uwolnicie zapadkę, która zapadka na pewno jest uruchamiana w formie jakiegoś przycisku, znaczy przycisku, jakiegoś bolca, który jest tam, powiedzmy, jak się ją zamontuje już tąże taśmę, także tam może jakiś pręt musicie wcisnąć, czy śrubokręt, żeby ona w ogóle się kręciła. I jeżeli Wy możecie spowodować kręcenie tejże taśmy, to ręką normalnie powolutku kręćcie w jedną ze stron, obojętnie czy w lewo, czy w prawo, do takiej naturalnej, delikatnej blokady. Jeżeli macie tą blokadę, później sobie nawet możecie zaznaczyć mazakiem, gdzie rozpoczynacie ten proces kręcenia. I ten proces kręcenia liczycie, ile będzie miał obrotów. Od maksymalnie prawej do maksymalnie lewej. Powiedzmy, ja tylko Wam daję przykład, że tych obrotów pełnych było 8. Czyli tak jak poszliście do oporu w jedną stronę, kręcicie tą delikatnie taśmą w drugą stronę i ona się odwija albo zawija i jest później znowu opór, jest 8. Później wracacie z tych 8, ja daję przykład tylko, że jest 8, bo może być tych obrotów 9, wówczas dzielicie to na pół, jest 4,5, jak jest 8, to jest 4, jak jest 6, to jest 3. Analogicznie tyle, ile macie obrotów od skrajnych wartości w prawo i w lewo, tak później robicie od skrajnej, mówię obojętnie której, czy prawej, czy lewej, jakby do bandy, jak dojedziecie tą taśmą, to odwracacie ją o połowę tej wartości. Jeżeli mieliście 8 obrotów łącznie, odwracacie ją o 4 obroty. Wtedy macie gwarancję, że ta taśma jest na środku. Chyba że są taśmy jakieś tam, nie wiem, ale też ja nie widziałem takich taśm, żeby one miały na 100% pewne środkowe położenie, jak się ją wyciągnie używano. Bo inaczej jakbyście Wy ją sami demontowali. Widzicie, że koło kierownicy jest na wprost. Ona jest, zatrzymała się na wprost. Przekładacie ją tylko z samochodu do samochodu, że jesteście pewni, że ona była na wprost. Wtedy nie ma problemu, bo wtedy wiadomo, że ona jest na wprost. Wy wkładacie, jakby mając własną kierownicę dojazdy na wprost, temat jest zamknięty. Ale jeżeli dostajecie taśmę, tak jak powiedziałem, używaną od kogoś, niepewnie skręconą, nie wiadomo w którym momencie, musicie sami sobie poradzić z tym wycentrowaniem tej taśmy. Dlatego, że jak jej nie wycentrujecie i powiedzmy, zostawicie, że w jedną stronę jest 6 obrotów jeszcze do możliwość skrętu w lewo, a w drugą tylko 2 i później zamontujecie tą taśmę w samochodzie, wszystko złożycie tak jak książka pisze, będziecie skręcać w prawo i zrobicie 2,5 obrotu kierownicy w prawo, co jest możliwe, tak? 2,5 obrotu albo no to wówczas okaże się, że ta taśma w samochodzie Wam się zerwie.
i nie będziecie mieli airbagu, natychmiast kontrolka airbagu wyskoczy, ta taśma już jest bez wartości, nie do naprawienia, bo tych taśm się nie naprawia, tylko i wyłącznie ewentualnie wymienia. Uczulam na to, musicie ustawić sobie centrum, centralne miejsce działania tej taśmy, nie maksymalnie prawe, dlatego że maksymalnie prawe i skręt na maksa w prawo kierownicą też Wam nic nie daje, dlatego że maksimum prawo nie oznacza, że ta taśma ma być przy skręcie samochodem maksymalnie w prawo, ona się wychyla, ona się idzie w kierunku maksymalnego wychyłu, ale zawsze producent daje taki naddatek na tej taśmie, żeby ona z luzem się zawijała i w jedną, i odwijała w drugą stronę. Wy musicie wycentrować tą taśmę, wypośrodkować tą taśmę. Wówczas będziecie mieli gwarancję, że ona będzie chodziła dobrze. Pokrótce ja myślę, że wyjaśniłem, jak zdemontować to. No analogicznie składamy w to w drugą stronę, tak? Zakładamy kierownicę, później, no, wcześniej przewlekamy tutaj przewody, montujemy te przewody, przyciskamy tylko i wyłącznie klakson, tylko przyciskamy, on się zaklęszcza w sposób specyficzny i wiadomo, że on już tu po bokach nie odstaje, jest tylko ten ruch na ewentualnie klakson samochodu, no i tyle, i ta robota jest zrobiona, jak już poskręcacie wszystko, podłączacie akumulator, nie ma prawa Wam się świecić kontrolka akumulatora. Tak mniej więcej wygląda demontaż w tymże samochodzie, którym Wam tutaj zaprezentowałem. Wszystkiego dobrego życzę, panowie, do następnego razu. Na pewno będą kolejne filmy. Pa!